Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku moich zmagań z gruzem za 1900 zł. Dzisiaj pokażę wam jak, albo inaczej, jak ja to zrobiłem, jak wymienić środek w BMW 34, bo jak pamiętacie z poprzednich odcinków, środek to był taki śmietnik po prostu, był tak obrzydliwy, że w tym aucie naprawdę nie szło jechać. Poprzedni właściciele to byli tacy flepiarze po prostu, że to był dramat. Zresztą sami dzisiaj zobaczycie w tym odcinku, co się kryło pod fotelami, pod dywanem, pod jak to wszystko porozbierałem, po prostu żygać się chciało, jak ja to rozbierałem. Sorry tylko, że tyle mi się schodzi z tymi odcinkami, ale naprawdę poza tą BMW-ką prowadzę jeszcze kilka naprawdę ciekawych projektów, o których za niedługo się dowiecie, zacznę powoli wrzucać. A tymczasem zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmu moich przygód z tym oto gruziskiem. Zaczynamy! W poprzednich odcinkach. O, właśnie przyjechała ślicznotka. Dobra, jak widać taka skóreczka tutaj jest. Jest trochę, ale to jest do pasta taka czarna wystarcza. Nie jest popękane czy półrywane jak u mnie te fotele. Jak widać zdemontowałem praktycznie wszystko co chciałem. No i mogę stwierdzić, że etap montażu zawieszenia zakończyłem. Poległem przy pewnej sprawie. Wczoraj wziąłem się za odpowietrzanie hamulców. No wyrąbane są wszystkie tutaj łączniki. One paskudnie wyglądają. Z której to strony? Dobra, moi mili państwo. Odpalamy gruza. Zrobimy sobie małą przejażdżkę. Ej, zabrałem się w końcu za wymianę tego środka obrzydliwego. Zobaczcie jaki tu jest syf, jakie obrzydliwe są te dywany. Tu w ogóle pleść wyszła, tu chyba w ogóle skoli, czy chuj wiesz czego. No dramat, taki burdel. Musielibyście w ogóle zapach tego auta poczuć, jak tu śmierdzi. Ale na szczęście wszystko za chwilę leci w kontener. Wszystko wywalam do śmieci i tu wlatują te czarne z tamtego kombiaczka, co szarpałem. I jeszcze tamte przepiorę wyczyszczę i będzie luks, będzie czyściutko i pachnąco. Obczajcie co znalazłem. Otworzyłem sobie tu schowek, znaczy otworzyłem, odkręciłem tu ten tunel. Wyleciała karta. Ciekawe co za kosteczki, to chyba z ręcznego, a to nie mam pojęcia z czego to. Fuj, obrzydlistwo, naprawdę, obrzydlistwo. Jak ja to poskładam, nie mam pojęcia. Wyprułem wszystkie. Czy wyprułem, no. Podpinałem wszystkie wtyczki i decha już jest na wierzchu. Czekajcie, wyjdę. O. Szara oryginalnie tu była. Wleci czarniutka poliftowa. O wiele ładnie będzie. No przede wszystkim będzie się komponowała z boczkami. W ogóle będzie pod bokami, to znowu robię. Auto trochę jak jakiś opuszczony śmieć tu wygląda. No ale co, jak się nie ma miejsca placu, to trzeba tak robić, nie? No, więc za niedługo ten środek będzie powoli wyglądał już jak należy. Tylko tu chcę wysprzątać, wyodkurzać jeszcze zanim tu zacznę założyć nową deskę. No i co? No i składamy powoli. Czarna decha już siedzi. Wlazła bez problemów, pasuje elegancko. Wiązkę tak samo sprawdziłem. Wiązka ma ten sam numer. Które miała ta szara, bo tu po spodem idzie taka wiązka. I teraz sobie podmieniam, bo mam na to wychodzi dwa komplety tych różnych włączników świateł, różne takie pierdoły i patrzę, który jest ładniejszy. Tu na przykład te stare są takie brzydkie szare z żółkie, no takie poszarzone od słońca, a te są o wiele ładniejsze, nawet widać na kamerze. Tu jakaś dziura jest akurat, nie wiem po czym, ale tu ten pierdzielony immobilizer to idealnie. No tu z tego immobilizera idealnie to wchodzi, bo w tej drugiej, gdzie to było, od przeciwgłowych, tam nie ma dziury w tej nowej, a tu jest, więc to przełożę. Próbowałem wywalić ten immobilizer w pizdu, ale jak łączyłem tam kable, nic się nie działo, nie puszczało dalej zapłonu, więc na razie to zostaje tak jak jest. To zaraz tam troszkę powiększę tą dziurkę i tam wejdzie. I z gitara. I montujemy tu powoli, całkiem nawet sprawnie mi to idzie. Wypier...
oddzielam stąd ten zasrany immobilizer z tego pendrive'a. Przynajmniej próbuję go wywalić, bo to było tak, tu się przykładało i on wtedy puszczał zapór, bo przekręcało się kluczyk i nie było w ogóle prądu na samochodzie. Czy był? No ale nie puszczało go dalej. Dawało tylko jedną kontrolkę poduszki powietrznej, że niby prąd jest. No i teraz się bawimy, tak? Tu jest ta czujka. Tu jest ta czujka, do której się przykładało tego pendrive'a. Próbowałem pierw to zmaskować, ale to nic nie daje, bo to wysyła pewien impuls zagenerowany w tym pendrive'ie śmiesznym. I doszedłem teraz do tego, że tak. Centralka tego śmiesznego immobilizera jest tam, na dole, komputer. Tutaj mamy główne przewody, które idą do stacyjki, które puszczają prąd. Czerwony, zielony, fioletowy, żółty. I dalej do tych przodu są zrobione bypassy, które odchodzą tutaj do tej całego burdelu z tymi kablami. Więc zaraz spróbuję to wszystko poprzepinać. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że osiągniemy sukces, bo mam dość tego immobilizera. Często to nie chyta, a boję się, że pewnego któregoś dnia na trasie miał to dzisiaj jakieś zwarcie, czy coś by było. Wyłączyłoby prąd w pistu i weź to już szukaj na autostradzie, człowieku. Więc chcę się tego pozbyć jak najszybciej. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Dobra, zobaczcie. Tu jest oryginalna kostka i do niej wchodziły cztery takie kable z centralki z immobilizera. Ona wchodzi tam, potem zabadę ją prób. Muszę teraz z tej oryginalnej kostki wyciągnąć te dołożone kable, by na ich miejsce włożyć z powrotem te kolory, jakie tu wchodzą, bo w te kolory były powpinane bypassy i z tych bypassów szły potem do tego komputera. Dobra, bo wypinałem sobie z tych konektorków, co to były założone wcześniej. One były powpinane tutaj w te kable z IMO. Wyciągnę ten kabel i teraz po kolei je muszę tak włożyć w kostkę, w sensie tam tu jest oryginał, tak te otwory pokładać, żeby to wszystko pasowało z kolorami. Zobaczymy, kurde, mam nadzieję, że będzie prąd i iskra, bo się strasznie wkurwię, jak się okaże, że nie będzie prądu albo czegoś innego. Dobra, kostki poskładałem tak jak mają być, te piny tak samo powkładałem. Wcześniej z immobilizerem było tak, że jak przekręcało się kluczyk, to świeciła tylko od poduszki powietrznej i potem trzeba było ten cycek przyłożyć do tej centralki. Zobaczymy teraz, czy udało mi się i na sprzęgło od razu bym go odpalił. Jest luz. Uwaga, powinny się wszystkie kontrolki zaświecić, jeżeli niczego nie zepsułem. O, wszystko. Pompa paliwa. Mryga mi poduszka, właśnie, mryga mi poduszka, bo tu deska poliftowa ma poduchę. Dobra, patrzymy, palimy. No i zajebiście. Trochę słabo ten, bo stał teraz 3 tygodnie. Działa, wywaliłem tego dziada pieprzonego. Zajebiście, czyli tak się wywala zasrane te immobilizery starej generacji. Nie chcę, w sumie chwilę pochodzi, jak już zapaliła. Mamy też wiązkę, która tam idzie do tyłu, do tam do wszystkich modułów, komfortu i taki tam pierdół. I tu jak widać jeszcze 3 kable z tego nieszczęsnego modułu i immobilizera tak samo są tutaj wpięte. Ale oryginalne kable tak samo tu zostały. Ja muszę przyznać, że ogólnie ten immobilizer jest całkiem przemyślanie zrobiony, w sensie on nie ingeruje jakoś przeraźliwie w elektronikę samochodu. Nie ma żadnych kabli pociętych, nie ma drukciarstwa. Tylko tu były położone takie konektorki, bypassy połączone jeden z drugim. Trzeba wystarczy tylko te konektory wyciągnąć i tam są piny gotowe i włożyć te piny z powrotem na swoje miejsca. A skąd wiemy jakie miejsce? Ponieważ te kolory są takie same jak tam. Czyli jak mamy tam kabel czerwono-czerwony, to trzeba go połączyć z tym czerwono-czerwonym tutaj. A to jest te miejsce na kostce, te drugie, tylko nie mam ręki, żeby wam pokazać. Zaraz to łączymy i wypieprzamy całą tą wiązkę i będzie luks. Dobra, przyszła pora po zimie, by wyciągać graty z bejcy do środka. Odkurzam teraz te dywany, zanim je zamontuję. Tunel, wszystko tam miałem pokitrane na górze, na warsztacie. Takim małym, gdzie moje fiekisko trzymam. Jest za mały, żeby tutaj pracować, ale jako składzik. Zobaczcie te tunele, ale to wszystko w słoneczku. Jak się w aucie zamontuję, wam pokażę, w jakim to jest zajebistym stanie. Więc odkurzam te dywany, zanim je zamontuję i lecimy grzebać przy bejcy. Tunelka, który będę montował, ten czarny. Oczywiście mam do niego czarny mieszek. Jak widać ma tu nawiewy, bo BMW, z której rozbierałem, miała klimę. No i zazwyczaj jak była klima, no to tam do tyłu był nawiew. Nie wiem jak to było bez klimy w poliftach. No ale w każdym razie takie. Są tu nawiewy.
No ale że jak są nawiewy, muszą być też odprowadzone powietrze, tak? Jakimś tunelem. Był na tyle przewidywalny, przewidujący, przewidywalny, że wziąłem też, wymontowałem tamtą rurę. Byłem ciekaw, czy ja mam tu wyjście na powietrze. I co? I co? Jest tutaj wyjście na powietrze. Zatem tą zaślepkę się ściąga. I tu ten tunelik idealnie... I tu ten tunel idealnie pasuje i jest powietrze z tyłu dla pasażerów, więc... Więc elegancko, kolejne doposażenie, już widzicie, powoli. Tutaj jeszcze silowałem sobie, a już za chwilę wam pokażę, jak tam, w jakim stanie jest ta podłoga ogólnie, bo sam byłem zdziwiony, jak to wszystko pościągałem. Dobra, jestem na etapie w końcu montażu tego samochodu, montażu środka. Tu mi się jeszcze dywany suszą. Zaraz sobie w ogóle polecam wam, jak macie fotel wywalony, przesmarować sobie od razu wszystkie mechanizmy, wszystkie tam sprężynki, zapadki, żeby łatwiej to potem chodziło. Ale nie o tym teraz mowa. Zobaczcie sobie z drugiej strony, teraz oczywiście tu wyodkurzałem, poczyściłem wszystko, ale zobaczcie, że tu podłoga, nie licząc tego, co ja tam spawałem wtedy, i z drugiej strony, tak samo się teraz zakonserwowałem od tej strony, że ona naprawdę tu jest zajebista. Tu tak samo była lekki nalot, oczywiście bez dziury, to wszystko wyszorowałem do metalu i zakonserwowałem. Zobaczcie, tam samo, tam właśnie było spawane, tam jeszcze tylko dokleiłem tym sealantem i tam delikatna była mała taka, takie naloty, więc to od razu poczyściłem. Ale zobaczcie, że ta podłoga jest naprawdę w zajebistym stanie, biorąc pod uwagę, że ten samochód jest już ile? 13 lat na rynku polskim. W 2011 została sprowadzona do naszego kraju. Czasem oglądam jakieś remonty albo coś, jakieś tam ruskie, jak remontują takie 34, to one na przykład tu tego płata w ogóle nie mają całego, tak? Tutaj tak samo podłoga dotąd jest wywalona wraz z tymi progami z tej strony, a tutaj wszystko jest naprawdę zdrowe. Druga kwestia, miałem pewne obawy, znaczy no te auto widzieliście na początku, jaki to był śmieć, ale miałem pewne obawy, czy to auto nie było składane z kilku. Ale teraz po obejrzeniu tej podłogi tu nie ma żadnych, niepokojących jakichś śladów cięcia w pół łączenia. Pamiętam, jak te motokoty kiedyś robili tego 36 gruza, to on miał w połowie w ogóle łączenie samochodu, tak jakby, tak, od słupków gdzieś tam, więc mogła być przywieziona do połowy w dwóch częściach. Chwila, głośnik muszę wyłączyć. Tak samo podłoga pod akumulatorem, tak samo była taka powierzchowna korozja ruda, ale to wszystko wyszorowałem i potem zakleiłem i zamalowałem konserwacją, trzy warstwy. Tak wiem, akumulator będzie dowijany, bo jest mały. Znaczy dobrze kręci samochodem, jak widzieliście, ale no to jest, nie wiem, ścieku często włożony. Taki już go kupiłem. I no i jestem mega zadowolony, więc teraz latują dywany, które mi się służyły dwa dni na słońcu. Wyciągnięte z tej BM-ki. Tak samo tutaj sobie, tu było trochę grzyba od nawiewu, więc jeszcze wypsikałem takim środkiem pleśniobójczym i no już nie powinno walić w samochodzie. Zegary też już poskładane, bo demontowałem. Kurczę, chyba nie nagrałem w ogóle nic o tych zegarach. W każdym bądź razie montujemy. Montujemy. Dobra, przednie dywany zamontowane. Ja pierdzielę, ale miałem roboty, bo tam jeszcze jest stary, ten jasniejszy, szary. I to trzeba było przycinać, bo żeby tamtą resztkę wyciągnąć, żeby włożyć to zgodnie ze sztuką, no to trzeba byłoby cały ten kombajn wyciągnąć. W fabryce to robili tak, że pierw kładli podłogę, a dopiero potem zabudowywali to wszystko. No ja z wiadomych przyczyn, będąc pod blokiem, nie będę przecież demontował tego wszystkiego, żeby dywan wstawić. Poza tym tutaj idą takie zaślepeczki, że tu nic nie widać, żadnej linii cięcia, niczego, i tu tunel. No i za chwilę montuję tunel tylny, ale póki co jeszcze nie, bo tu łażę buciorami. Teraz potem jeszcze za chwilę tu zamiotę i finalny montaż u tych plastików. Jak widać, dekor z tunelu, z lewarka Sunibegów, no jest w słabawym stanie. No jest to spowodowane tym, że tutaj zazwyczaj jakieś graty się daje. Telefon, klucze z domu czy coś. No i wygląda on jak wygląda. Nie jest popękany ani nic, ale jest strasznie matowy, jest bardzo porysowany. Spróbujemy coś z niego wyciągnąć za pomocą zwykłej pasty Tempo. Zobaczymy. No i tak nie mam nic do stracenia, bo i tak jest brzydki. A z mojego starego wnętrza zachowałem sobie... Bo tu była wtedy w starym wnętrzu szara skóra. Mam teraz czarną skórę w aucie i będę ją i tak odnawiał, więc jeżeli te drewno mi nie wyjdzie, to tamtą szarą sobie po prostu przefarbię na czarno i myślę, nawet będzie lepiej niż te drewienko, więc zobaczymy, co Tempo nam z tego wyciągnie.
Dobra, coś tam z tego wyszło, nie? Jest to rewelacja. Może potem maszynką jeszcze przejadę, ale też jest trochę lepiej, bo się już bardziej błyszczy. I przede wszystkim widać fakturę, jaka tu pod spodem była tego drewna, która jest na pozostałych elementach dekorów, tak więc no myślę, że na pewno jest nieco lepiej. Ale i tak zastanawiam się i tu raczej wleci ta moja czarna skórka, czy szara, ale ją przemaluję na czarno i będzie git. Czajcie, w ogóle bryka mi zarosła. Wygląda jak opuszczona z daleka. Ale gruz. No i dobra, nadszedł ten czas, żeby pochwalić się w końcu, pokazać, jak ten środek wyszedł. Pamiętacie, kurczę, jaki to był burdel w poprzednich odcinków i także z tego, jak te fotele wyglądały, jak to było obrzydliwe. No wygląda to w ten sposób, kurczę, trochę pod światło jest teraz. Mamy 18 godziny, światełko właśnie prosto pod kamerę świeci, ale trudno, jeszcze mam rozbity ten obiektyw teraz, niestety. Zobaczcie, boczki. Wtedy były takie całe, porozwalane tutaj. Były na wkręty złapane. I tak jeszcze dogram w ostatnim odcinku. Tu jeszcze muszę śrubkę tylko jedną wkręcić. I tak dogram jeszcze w ostatnim odcinku całą taki wiecie, show-up, jak to wszystko powychodziło fajnie, jakieś tam sceny, ujęcia. Natomiast tylko tak, żeby ten odcinek zamknąć. Jak to tu mi powychodziło. Widzicie, dekory fajnie, wszystko jest spasowane. Wcześniej to było porozwalane. Kurczę, ale może od drugiej strony podejdę. Nie założyłem jeszcze prawego boczku z tego względu, że boczki mam na szyby elektryczne, a tu mam korby. A nie wiem właśnie jeszcze, czy wiercić w boczkach i zostawić korby, czy przerzucić jakieś elektryczne. Natomiast nie ukrywam, że nie mam za bardzo ochoty na grzebanie kolejne i wkładanie elektryki. Tak więc zobaczymy. Ale zobaczcie, jak to się fajnie wszystko prezentuje teraz w porównaniu z tym, co było wcześniej. Kurczę, strasznie mocne to światło jest. Fotele, jak widać, fajne, niezmęczone. Kupię teraz takie za niedługo jeszcze taki materiał do skóry, żeby to wszystko zaimpregnować, żeby tamto poodświeżać. Tunelik, jak widać, wszystko fajnie jest poskładane, nic nie trzeszczy. Schoweczek się otwiera, światełko świeci, wcześniej tu nie było klamki. W ogóle ta deska jest o wiele lepszego materiału, bo ta szara była taka strasznie plastikowa, natomiast taka niemiła dotyku, natomiast to jest miękkie, mięciutkie. Co jeszcze muszę kupić? Muszę kupić tylną kanapę. Tymczasowo jest wrzucony welur. Tymczasowo właśnie mam welur, z tego względu, że czarne. Pamiętacie, jak kupiłem wnętrze z kombiaka kanapa nie pasuje, a tak co by było na chwilę, to od kumpla pożyczyłem, że tak powiem, na jakiś czas welurową. Ale tak czy inaczej, tutaj wleci nam czarna skórka. Aj, to jest fajna sprawa, właśnie ten tunelik z tyłu nadmuch jest. Ale tak jak mówię, ja w ostatnim odcinku, ten jest przedostatni, zrobię cały taki show-up tego samochodu, jak to wszystko powychodziło, jak ten lakier, bo tam też już jestem po polerce tego samochodu, jak to wszystko elegancko się tu prezentuje. Natomiast no jest to niebo a ziemia w porównaniu z tym, jak ten samochód wyglądał z zewnątrz i wewnątrz, jak go kupiłem. No i dobra, pora na małą jazdę. No dobra, więc tak. Samochód niestety nadal trochę chodzi jak gówno. Dam teraz jej buta. Mamy 40 na godzinę, 4000 obrotów, drugi bieg. Te auto póki co nie ma dołu. Odpiąłem teraz przepływomierz. Teraz mam odpięty przepływomierz. I on jedzie lepiej niż jak bez tej przepływki. Więc teoretycznie przepływka też jest możliwe, że walnięta. Muszę powyciągać te wszystkie czujniki, przepływomierza, wziąć na komputer, przemierzyć to. Wiadomo, to ma 30 lat, więc to ma prawo być zepsute, tak? Tylko chodzi o to, że nie chcę też wymieniać po kolei wszystkiego, a może to, a może to, a może to. Więc pierw tak czy srak będę musiał w końcu ten samochód
dać na komputer. Wiem, że ja się biorę za to od dupy strony, bo tak naprawdę, naprawdę kwestie silnikowe ja powinienem zrobić zaraz na dzień dobry po zakupie tego samochodu. No ale jakoś tak wyszło, że pierwszy wziąłem za budę, za wszystko. To teraz mam, no trudno, trzeba robić. Dobra, ruszymy sobie. Drugi bieg i nic się nie dzieje. But w podłodze. Dopiero teraz zaczyna się coś tam dziać. Ale to nadal nie jest to, co powinno być. To nadal nie jest to... O, jaki ziomek wywala opony tutaj. Nadal to nie jest to, iż na gazie jedziemy. To przełoczę na benzynę. Cyk, benzynka. Nic, to już w ogóle. Szarpie, rzuca tą furą. I w ogóle to się wkręca, prędzej nie chce. Tak więc czeka mnie jeszcze cała tutaj czujnikologia, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku. Wymieniłem czujnik położenia wału na taki używany, jak widzieliście wcześniej, ale to nic tu też nie pomogło, w sensie te czujniki były tanie, więc tam się nic nie dzieje, mogę go dalej odsprzedać. Jednak tak czy srak, na tym benzynie to w ogóle nie chcę jechać. Nic a nic. Tak więc tyle, jeśli chodzi o jazdę tą bryką. Jedzie się bardzo przyjemnie, zawieszeniowo. Naprawdę super jest, twardo, sztywno. Nic przede wszystkim nie napierdala, bo tym samochodem nie szło jechać. On miał tak miało rozlane zawieszenie to auto. To był dramat. Naciskałem na hamulec i on myszkowało. Prawo, lewo, no po prostu nieśmieszny żart. Teraz przynajmniej ten samochód jakoś tam jedzie. Podoba mi się w ogóle skręt tej bejce, ona ma zajebiście duży skręt. Dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Tak jak wspomniałem, sorry, że tyle mi się z tym schodzi, ale mam dość sporo innych prac, więc dzięki za to, że oglądacie, za to, że jest pozytywny odbiór tego wszystkiego. Gruzowy nie dam umrzeć. Ogarniemy tego śmieciucha i zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów. Teraz po tym odcinku długo nie będzie nic za bardzo z tym samochodem, bo tak jakby już wiecie, idą mi teraz części do hamulca ręcznego i do tam reszty, ale to już zrobię do następnej części, chyba ósmej, to już będzie do ósmej części. Ale za jakiś czas po tym materiale zacznę opublikować zupełnie nowe tematy, zupełnie inne sprawy, nie związane z BM-ką, ale to za jakiś czas. Tylko tak jak mówię, ten odcinek póki co będzie po nim, przez około 2 miesiące może nie być nic. Tak więc cierpliwości i jeszcze raz zapraszam Was do kolejnych moich odcinków. Cześć!